jesteśmy w klubie Grappling Kraków, a z nami Tomasz Matysiak, czyli szalony reporter przed galą Fame MMA 15. Witam, Tomku. Cześć, cześć. No tuż przed galą, no. Jeszcze niedawno byłeś pewny, że wystąpisz, że stoczysz walkę z Jackiem Murańskim, no ale jednak po konferencji okazało się, że to nie jest takie pewne. No okazało się, że Jacek, trzy jego zasady to nie jest Bóg, honor, ojczyzna, tylko kasa, hajs i mamona, więc mimo tego, że się odgrażał, nawet fragmenty, nawet dzisiaj latają jakieś tam szoty, że w sprawie dla portera mówił, że ma misję i by za darmo walczył, żeby te elementy wyeliminować. Mimo tego, że na konferencji, kiedy to było ogłoszone, miał powiedziane, że za tą samą stawkę, no to wymyślił i powiem wam szczerze, może nie mówiąc stawki, ale zrobił sobie nawet więcej niż za walkę z Arkiem, więc to już w ogóle takie chore i to po prostu no, postawił takie warunki, że ja się wcale nie dziwię federacji, że się nie godzi, no bo jakby w konfiguracji to niewiele zmienia. Znaczy ja i tak mogę z nim walczyć i tak, to zwiększało to oczywiście znacząco prawdopodobieństwo tej walki, ale dla ludzi z punktu widzenia federacji, dla ludzi, którzy kupują pay-per-view, to walka Matysiak-Murański może być, a może nie, i w drugiej konfiguracji też może być, a może nie, a w drugiej konfiguracji są dużo, dużo więcej muszą za to zapłacić, więc ja się im nie dziwię, a dziwię się Jackowi, który p***oli o tych wszystkich Bóg, honor, ojczyzna, a później wiadomo, że chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. A jak oceniasz decyzję federacji, która zaproponowała zaledwie złotówkę? Jacku? Nie, no to właśnie to mówię. To bardzo dobrze. Znaczy, on mówi, że mnie wycenia złotówkę. Jacku, ciebie wycenia złotówkę, bo ja mam bardzo dużo płacone za ciebie, więc to generalnie tobie chcę zapłacić złotówkę, chyba ciebie słabo wycenia, nie mnie. Ale no, to co powiedziałem przed chwilą, to ja rozmawiam z prezesem, mówi, Tomek, nam to niewiele zmienia. Ktoś to będzie... Każdy kupując pay-per-view w pierwszej i w drugiej opcji ma szansę, że ta walka nastąpi, bo jeżeli on, Arek nie wyjdzie do niego, znaczy coś się stanie, kontuzja na przykład z młodym, to ja wychodzę. Więc dalej ta opcja jest. Oczywiście ta opcja się trochę zwiększała, choć też niewiele, no bo wątpię, żeby on po walce z Arkiem lekarz go dopuścił do mnie, aczkolwiek się zwiększała, ale mówię, wiesz, jeżeli ktoś decyduje, żeby dać swoje pieniądze, to generalnie walki te są, a ta może być i ona może być w jednej i w drugiej opcji. Więc ja akurat federacji się wcale nie dziwię, że nie chcą mu za to dorzucić. Oni jakby przytaknęli temu, co on mówił, że on chce mnie pobić, że on chce do mnie wyjść, do tego szczura antypolskiego chce. No to słuchaj, to prezes powiedział, Jacku, dajemy ci możliwość pobicia przeciwnika swojej rodziny, który cię obraża, tego szkodnika polskiego, za darmo, dajemy ci oktagon, dajemy ci pełną halę, dajemy ci media, lekarza, sędziego, a pobij se go. No każdy by chciał, mając z kimś konflikt, jak to Jacek mówi, a jak widać, wiesz, jakbyś ty miał z kimś i bez odpowiedzialności karnej, bez niczego, na przygotowanym gruncie, proszę bardzo, pobij. No to nie. No, więc ja się federacji nie dziwię Jackowi bardzo. Chcąc nie chcąc, stałeś się częścią uniwersum Murańskich. Jak oceniasz działalność tej familii w przestrzeni publicznej? No, wiesz co, dla mnie to są najwięksi, jak to Jacek mówi o mnie, szkodnik. Nie, no, to są najwięksi szkodnicy w internecie i... wiesz co, dlatego nie wiem, czy bym porównywał z Fagatą, czy gorzej, czy mniej. Mi chodzi o to, że wiele osób wiele rzeczy mówi w tej przestrzeni internetowej. I są to rzeczy czasami złe, są to rzeczy wulgarne i tak dalej, ale dopóki one się nie przenoszą na życie realne i to jest internet dalej, czyli się wrzucamy inwektywami, czymś tam, ale to nie wpływa, znaczy, że widzowie mogą sobie tego ewentualnie popsuć gust, czy posłuchać obelg dzieci, no to wiesz, jak mi nieraz piszą, że czego klnę, bo tego dzieci słuchają, no to ludzie, naprawdę klnięcie w obecnym internecie, to jest naprawdę, życzyłbym sobie, żeby moje dzieci, jeżeli je będę miał, słyszały to klnięcie w internecie, bo są, jak sam wiesz, dużo gorsze rzeczy. Więc jeżeli to jest tylko tam przeklinanie, czy coś tam, czy jakieś tam brzydkie słowa, czy brzydkie zachowania, okej, okay. Jeżeli to się przenasza na życie realne, to jest już bardzo złe. Uważam, że ich zachowanie tak, bo jeżeli on mówi o Sergiuszu, o jego dziecku i tak dalej, to już za chwilę idzie do przedszkola, jego zaczną wytykać, tam się może stać tragedia. Jeżeli oni o mnie mówią, że, jak ja mi mówię, po tylu miesiącach pomagania tej Ukrainie, jeżdżenia, wożenia darów, spania po samochodach, po prostu tragedia, on mówi, że jak się uśmiechnąłem, to ja jestem wrogiem już Ukrainy, on mówi, że jak radnę tam kible czy coś, to ktoś, kto myśli o pomocy i śledzi mnie, mógłby, kurde, na początku mówić, fajnie, ten serwis, potem też chyba będę pomagał, a później ty. Za jedno zdjęcie go schejtowali i tak dalej i może tej pomocy nie chcieć udzielić. Dlatego mówię, te zachowania, to co oni mówią, może przynieść efekt w życiu realnym, normalnym, negatywny i to już jest dla mnie bardzo, bardzo złe. Podobnie jak było w przypadku Agaty, cała reszta to kija, jak ona powiedziała, że się nie będzie uczyć, tylko woli pójść grać w pornolach. Nie jedna dziewczynka może sobie tak samo pomyśleć. Dlatego mówię, takie mówienie czegoś, co miliony na to patrzą, może i ja uważam dlatego, że oni są mega, mega szkodliwi pod tym względem i największe szkodniki w tym momencie, no i ludzie odklejeni strasznie. Zapytam o kulisy, nie wiem, czy możesz zdradzić nam taki sekret, ale czy był temat walki 2x2, szalony Tańcula kontra Murańscy? Nie było go, ale wiesz co, on może, znaczy właśnie... Bierzesz pod uwagę, gdyby ci taką propozycję złożono? Nie, ale nie ze względów czy sportowych, czy technicznych, ja już ci powiem. Po pierwsze, ona podejrzewam nie padła, bo zbyt późno w ogóle wyszła opcja. Ja uważam, że w ogóle
mam taką, to jest tylko moja teoria, ale jest dość logiczna, więc uważam, że tak było, że Fajm się w ogóle dość późno ściął, że trzeba tego innego zawodnika. Słuchaj, on, Arek, zakontraktowany z nimi to był rok temu prawie, nie rok. Miał walkę ze starym Murańskim gdzieś w listopadzie bodajże, no i później, bo ja podam gdzieś na początku roku już mi mówił, że wchodzi ta opcja, że żeby to zakończyć z dwoma na jednej gali. Więc mieli rok i teraz zobacz, i w ogóle nikt o tym nie pomyślał i nie dziwne, bo ja też nawet nie pomyślałem, wiedząc, że Arek walczy, co by było, jak nie wyjdzie do drugiego, że nie mają tego. Nikt o tym nie gadał i wiesz, co mi się wydaje, że po gali, taka jest moja teoria, ale chyba słuszna, powiedzcie włodarze Fame, czy tak nie było, pamiętasz gale High League'u, jak były te bitki i odwołano z Denisa walkę. I na początku oczywiście głównym tematem były te bitki na trybunach, ale później jak już przestały, to cały hejt na High League wylewał się dlatego, że ludzie kupili bilet na tą walkę, przyszli na przykład tylko dla niej, niektórzy mówili i tak dalej. Okej, ona później była, to studio było takie już trochę kulawe, mało kto to oglądał, no ale ludzie z biletami co, nie mogli tam być. I tu się wylał duży hejt, co jak ktoś kupił bilet, a walka się nie odbyła, nawet na zasadzie takich trochę roszczeń sądowych, czyli oddajcie mi pieniądze, bo ja przyszedłem na tę walkę. I uważam, bo chwilę po tym ja dostałem telefon od Pasternaka, czy mnie mógł być rezerwowym. Uważam, że to jakoś skłoniło do refleksji włodarzy Fame'u, czy tam kogoś Fame'u. Mówię, kurde, ty, a jak się coś stanie, to jest moje podobieństwo, ale jak się coś stanie przy walce młody Arek, tej walki nie ma. I ile podejrzewam, że przed całym High League'iem to mówię, no to nie będzie, no to ludzie zrozumieją, nie może wyjść walczyć i wychodzimy, ogłaszamy to i tyle. O ile widzieli reakcję ludzi, jak Malik wyszedł, że nie będzie tej walki powiedział, cały hejt później, że ludzie zaczęli zarzucać, że kupili na przykład tylko dla tej walki i mogliby zarzucać tutaj. I uważam, że wtedy jakby oni się ścieli, że musi być ktoś zapasowy, zadzwoniono do mnie, ja się zgodziłem i uważam, odpowiadając na twoje pytanie, że to było zbyt, już było, ile, półtorej miesiąca temu się dowiedziałem. Więc jakieś gadki dwa na dwa, coś tam, po prostu nie było czasu. Ja i tak miałem parę dni na przygotowania tutaj, więc oni chcieli szybko zlepić to, co było i mnie dorzucić, więc być może, ale... Uważam, że to nigdy nie nastąpi, dlatego że następnych walk, mam nadzieję, moich z Murańskimi nie będzie. Już federacja mówi, że jeżeli teraz nie wyjdziemy, no to w lutym nas widzą w klatce, ale wiesz, ja nie mogę być takim hipokrytą, że w swoim programie i ogólnie w socjalnych mediach ja apeluję o niebranie z nim walki. Fame bez Murańskich, w ogóle internet bez Murańskich, nie gadajmy z tymi ludźmi, nie promujmy ich i nagle wezmę z nimi walkę. Na 99% mówię, że tak nie będzie, wiesz, nigdy nie mów nigdy, ale to nie na zasadzie, że ja się zgodzę i przyjmuję pieniędzmi, tylko no, życie jest tak przewrotne, że nie, może, a może on złączeje i powie, dobra, nie będę nikogo obrażał, będę w fajnych konferencjach, to ja wtedy z nim wezmę chętnie walkę, wiesz, no bo też trzeba pokazać się już przemianę, na przykład, teoretyzuję, wiesz. To jest twoja pierwsza gala, ale czy uprawiałeś kiedyś jakieś dyscypliny, czy miałeś jakąś styczność ze sportami walki, czy to jest naprawdę twoja pierwsza styczność z matą i z ringiem? Wiesz co, gdzieś tam w podstawówce chodziłem i to z 5 lat na karate Kyokushin, nawet chyba miałem brązowy pas. A to była podstawówka i czasy takie, a zupełnie inne niż teraz. Czyli pamiętam. Techniki stójkowe nie są ci obce? No nie, ale wiesz, ja byłem wtedy, to naprawdę miałem 9 lat, tam 11, 12, to były te czasy, więc to tak strasznie dawno. Nawet nie wiem, czy nie gorzej teraz, bo tutaj szanowny trener mówi, że jak mi ręka więc się wraca Kyokushinkowo pod pachę, to nie jest najlepsze. Też garda chyba tak, nie ta. Tak, dlatego mówię, to wszystko mi gdzieś wraca tu, ale coś tam miałem. No i tutaj jak do Krakowa, zresztą tam się poznaliśmy, gdzieś tam stałem troszeczkę na ochronie, a i tu w Krakowie trochę ćwiczyłem u Drwala i u Rafała Szopy właśnie, ale to było, nie wiem, no 5 miesięcy, 6 miesięcy i tam później ja miałem operację, bo rękę sobie przeciąłem i od tamtej pory nic. Więc coś delikatnie na ulicy, ale nie, no nigdy nie było to na tyle, żeby tą wiedzę teraz jakby móc z marszu wykorzystać, tylko musiałem ją tutaj od nowa nabywać, a wiesz, no miesiąc to jest jednak minimalny okres, nie? A co było najtrudniejsze w procesie przygotowawczym po tak długiej przerwie? Chyba tlen. Wydolnościówka. Dalej jej nie ma, ale jest teraz lepsza, że wiesz, męczę się może podobnie, może trochę mniej, ale podobnie, no ale jak się zmęczę, to jest 10 sekund, ja mogę dalej. Ja na samym początku, jak się zmęczyłem, ja leżałem tutaj pod tymi, nie wiem, 5 minut, wiesz, i po prostu leżałem i oczy na wierzchu, trener mówi wstawaj, ja mówię, no nie wstanę, no bo nie jestem w stanie wstać, wiesz. Teraz dużo szybciej się regeneruje, tak mi się bardziej chce po prostu, też jakieś tam, wiesz, zaczynam widzieć, że coś tam mi wychodzi, że te ciosy wchodzą tak, jak powinny, chociaż bodajże co któryś niech wejdzie, ale coś tam mi wychodzi, jakieś tam pochwały zaczynają być i się chce, i na ten trening się przychodzi fajnie. Początki były straszne, bo widziałem, że wiesz, że mi to nie idzie, nie było tego tlenu i tak nawet powiem ci, nie było takiej jakby podkładu do ćwiczeń. No co z tego, że ja chciałem, jak ja leżałem pół treningu i dychałem, nie? Dlatego teraz coś zacząłem, ten trener się śmieje, że teraz powinniśmy zacząć się przygotowywać, bo już mam tyle tlen, na tyle wiem, możemy jakieś rzeczy robić, no ale już trzeba wychodzić do walki, a mimo wszystko ja do tej walki chcę wejść. Właśnie Tomku, walka już niebawem, także nie przedłużam, nie zabieram cennych minut treningu i życzę powodzenia. Wszystkiego dobrego.